Witajcie z powrotem przy Zagrajm w Astral Chain. Mamy za zadanie znalezienie naszego ojca i Elishi i wtedy pójść do treningu, ale zanim to zrobimy, zobaczmy, co jeszcze tutaj nasi nowi koledzy w pracy mają do powiedzenia. Przepraszam, ale jestem teraz bardzo zajęta w tej chwili. Porozmawiajmy później, okej? Ona mnie bardzo zainteresowała już z wyglądu w pierwszym trailerze, muszę powiedzieć. No ale tak samo jak Joseph, co nie? Jinze zobaczy, że zostaliście dobrze wytrenowani. Porządnie. Nie dajcie mu czekać. Richard. Czy ty w ogóle coś widzisz? Dobrze cię poznać, jestem Richard Morgan. Od kiedy dołączyłem do Neuron? Byłem w stanie nauczyć się jak... nauczyć się o chimerach i studiować je z pierwszej ręki. Przynajmniej tyle. Oczywiście również jestem bardzo zainteresowany w wasze legiony. No to zobaczymy, co tam będzie można jeszcze z tobą zobaczyć na ten temat. On chyba jest jakimś... no, może jakoś naukowo się tym zajmuje? Bada i analizuje legiony czy coś takiego? Zobaczymy, jak się to przyda nam jeszcze. Kay. Hey there! Witaj, jestem Kay Watson. Watson, a więc... zajmuję się sprawami antychimerowymi. Sprawia to, że jestem przykuta, albo przykuty, nie jestem pewien. Powiedzmy, że przykuta do biurka, więc możesz przynieść mi, albo doceniłabym, gdybyście przynosili mi dane ze prawdziwego świata. Z prawdziwego świata, czyli gdzie teraz jesteśmy? Ellen, go Mary, go! Jestem superstarem, baby! Legion albo nie? A kim do diabła ty jesteś? Czekaj, czy to jest Legion? Nie Legion, tylko Legatus, którego tu masz? Powiadasz, że takiemu zwykłemu, normalnemu, śmierdzącemu, początkującemu dali już Legiusa, zanim... jedyny w swoim rodzaju Ellen King go dostał? Cóż... nadal i tak jestem najlepszy. No nie jestem pewny, czy jesteś tutaj najlepszy. To są przebieralnie, to jest... dlaczego mogę to otworzyć? Czy to jest nasza przebieralnia? Tak, kostiumy. Czyli będą różne kostiumy, fajnie. Ale jestem i tak fanem aktualnie tego kostiumu, który teraz mamy. A mogę trochę przynajmniej zmieniać tutaj rzeczy. Nie całe kostiumy, ale leciutko. Ale i tak. No, policja, nie? Nie. Tego nie chcę zmieniać teraz. Tego mógłbym się pozbyć? Ha. Okej. I krawat zabrać. Nie, nie, to wszystko wygląda aktualnie fajnie, ale spodnie... oczywiście można by zdjąć. Nawet żadnych nie mieliśmy. Możemy trochę się nacieszyć skórą aktualnie. Ale kolor możemy nawet zmienić. Cholera jasna, ile tutaj rzeczy jest możliwych. Ale te kolory trzeba najpierw odblokować, czy co? Jeszcze się temu przyjrzymy dokładniej później. Ale można tutaj też zmienić fryzurę i te rzeczy. Czyli jednak miałem rację, że można tutaj się tym zająć. Na mapie widzimy tam teraz koszulę, po tym możemy to rozpoznać. Tędy nie przejdziemy i tak. W sensie tu. Ale nie będę teraz z każdym gadał. I tak pewnie będziemy mieli jeszcze okazję to zrobić wiele razy. Ale ty jesteś ciekawa, Brenda. Widzieliśmy cię przecież w Incze. Witaj w Neuron. Jeśli masz jakieś... nie, jeżeli potrzebujesz jakieś składniki medyczne, to nie bój się zapytać, czyli u ciebie mogę kupować leczenia. I sklep wygląda, to był fajny efekt.
kupować i sprzedawać mogę. Medycynę, różne takie specjalne rzeczy, silniejsze rzeczy. Ładowanie energii, okej. To zapamiętamy. I po niej widzimy też, że kolorowe włosy nie jest niczym dziwnym w tym świecie. Ona bez awakeningu potrafi mieć niebieskie włosy. Czy ty w ogóle coś widzisz, Julia? Ja specjalnie nie chciałem takiej fryzury, żeby było łatwiej. Hej, jesteś tym nowym, o którym każdy mówi, tak? Jestem Michael Boone. Zoologista amator. Nazwaj mnie Mike. Bardzo bym chciał zagłębić się w dłuższej rozmowie z tobą, ale nie ma na to teraz czasu. Do zobaczenia później. Dobra, tutaj chyba muszę iść, prawda? No to jest... Tak. A fajnie, pokazuję nawet na które piętro mam iść. To jest winda, chciałem powiedzieć. Będę musiał po tej bazie się jeszcze rozpoznać. Czy mogę tutaj wyjść stąd? Bo podobno miasto... jest hub worldem tej gry. To będą musieli mnie jeszcze wypuścić jakoś na miasto, co nie? Jest tutaj tyle postaci, że gadanie z każdym byłoby niesamowicie upierdliwe i dużo czasu by zajęło, więc oszczędzimy sobie to. Oszczędzimy sobie to. Bo to jest już... gra nie jest aż tak długa z tego, co słyszałem jednak. A mimo to ma to... porównywalną długość z postaciami i ilością postaci do... JRPG-a, gdzie z każdym możesz gadać w wielkim świecie. A tutaj małe obszary i tak możemy z wieloma postaciami gadać. You guys need something? Jin was trying to reach you earlier, Dad. He told us to bring you down to the training room. Uh-huh. So that's the call you ignored earlier. So, what's the matter, Dad? Look, if I've never changed your diapers, you don't get to call me Dad. And neither do you, Akira. Just keep it professional. It's Captain here. I'm sure Jin can handle your training on his own. There's nothing I can teach you that he can't. Aw, he's just acting tough. You guys know he's just worried sick about you, right? Alicia, why do you keep doing that? Well... What? Considering we're gainfully employed adults, shouldn't our captain take more responsibility for us than our father? It's gonna be fun having you guys around. Anyway, you two report to Jin for your training. Tell him I'm busy. That goes for me too. Sorry. But make sure Jin teaches you a lot, okay? Yes, ma'am. Ma'am? You don't have to keep it that professional. I mean, we're all on the same team now, after all. Yes, ma'am. I mean, thanks. Też chciałbym mieć taką czapkę. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze możliwe. Takie czapeczki sobie znaleźć. Policyjna czapka fajnie by wyglądała z pewnością. Tej fryzury nie było do wyboru. Ciekawe, czy będziemy mieli jeszcze jakieś dodatkowe, nowe fryzury, które zostaną odblokowane? Jeżeli będziemy odblokowywali dużo rzeczy, kostiumów i tak dalej, to może by się nawet opłacać więcej razy przechodzić tą grę. No zobaczymy. Się trochę rozejrzeć tutaj po lądowisku. Te budynki, och, tak bardzo mi się podoba ten futurystyczny setting. Rzeczywiście jak w Blade Runnerze się czuję. Będziemy mieli jeszcze sporo zabawy. I tak, co jakiś czas do kogoś będziemy podchodzili tutaj w baźnie i gadali. Nie wiem, czy dialogi będą się zmieniały jakoś wielce z czasem. Weird.
No to idziemy na dół na nasz trening. Jin ma przeprowadzić trening sam, bo ojciec jest zajęty. Nie wiadomo czym, ale jest zajęty. Wzorowy ojciec. Wyobrażam sobie, że dzieciństwo było samotne przy takim ojcu. To wygląda jak... jak pokój do tenisa. Betting center. Nie tenisa, tego... baseballa. Hej. There you are. Ready to train? Wait, where's the captain and Alicia? Oh, they... the captain said you could handle it. That guy's more sensitive than he looks. Yeah, well, that's not a bad thing, I guess. Alright, I'll run you through the basics. Before we continue, strap this thing on your back. Podoba mi się, jak bardzo oczy są tutaj w centrum pokazywane często, że rzeczywiście widać często te zmiany, które samemu się wybrało przy tworzeniu postaci. A oczy nie często są wybierane właśnie. That's your Legatus cradle. Neuron regulations say to keep your Legatus stowed in that cradle when you're not out in the field. And here's your integrated reality imaging system. Iris. You'll forget how you ever cracked cases without it. All right, let's start with an easy one. Point your iris at the computer terminal over there. Okej, jak to działa? Iris to będzie taki system sprawdzania, co jest dookoła i tak dalej, takie badanie najwyraźniej, czy coś w tym stylu. Na plusie możemy to zrobić. Dzięki temu możemy przeanalizować, co jest w okolicy. Point your iris at the computer terminal over there. Find it okay? All right. Now boot up the terminal and try out a training program. It's a self-guided routine, so you can skip over anything you don't think you need to cover. Szkoda, że musimy tutaj w odcinku marnować czas na tutorial. Ale tutoriale są potrzebne przy nowych grach. Może nauczymy się rzeczywiście czegoś nowego. Ujojoj. Movement, attacking. Czy chcę to... A, weźmy sobie sparring practice. Chimera z humanoid. Wypróbujmy. Here, you can pick an opponent and go toe-to-toe for as long as you want to. When you're ready to quit, choose change program or quit training from the system menu. Okej, to wygodne całkiem. Że mogę po prostu sobie tutaj się z nimi bić ile chcę podczas treningu. I jeżeli znudzi mi się akurat to i już zrozumiem albo wypróbuję to, co chciałem próbować, mogę przejść z tego na inny program. Albo po prostu wyjść. To chyba nie muszę wszystkiego tutaj... O! Czy spowolniłem właśnie czas, unikając jego specjalnego ataku? Tak? Uniki. Brać pod uwagę uniki cały czas. Okej, to teraz wyłączyć i znowu włączyć. Wydaje mi się, że gdy w odpowiednim momencie użyję Legionu, przywołam go... Czy to był kombos? Że gdy w odpowiednim momencie go przywołam, to wtedy specjalny atak robię, czy coś takiego. Że on od razu może atakować, może jakiś bonus, albo no to spowolnienie. To spowolnienie daje mi takie wrażenie, jakbym coś rzeczywiście robił. Czyli mamy też o wiele różnych typów. Nie tylko Legionów, ale też właśnie Chimer. Chimery. Widzieliśmy już Legiona Psa na przykład, to był pewnie właśnie pies Chimera wcześniej. Chociaż one trochę zmieniają wygląd, gdy są łapane, tak jakby w zbroi są zamykane. A przynajmniej tak to wygląda, kolor trochę zmieniają. No, no. Ciekawa sprawa.
jeszcze się z tym wszystkim zapoznamy. Podoba mi się też, że jesteśmy w takim, no rzeczywiście, komputerowym pokoju wirtualnym. To jest coś? Mogę cię zbadać, czy coś? Czy to mi coś daje? No rzeczywiście mogę zbadać tutaj nazwę i w ogóle. Niezarejestrowany w danie bazy. No dziwne, że jesteśmy aktualnie w bazie danych. Zmieńmy sobie program teraz na coś innego. Chainbind, Legend Attacks, Legend Movement, to jest interesujące. Now move your legion through the blue circles that appear around you. A, no właśnie, przytrzymać ZL i teraz steruje legionem. To właśnie mnie zastanawiało, bo można, widziałem w trailerze, jakieś kombosy robić przez to, gdy łańcuchem się wroga jakoś obwiąże i takie rzeczy. No. A tu jest jeszcze jedno. Jeszcze gdzieś? Tu. Całe kółeczko zrobione. Legion Control jeszcze jest interesujące. Okej. Mogę iść razem z nim. Bo kieruję teraz tak jakby... A, okej. To tak wygląda. Prawą gałką analogową steruje legionem, a lewą steruje postacią. Czyli rzeczywiście w tym samym czasie mogę dwoma sterować. To jest bardzo fajne. Okej. Hey, what's going on? To co tam jeszcze mamy? Czy jest coś jeszcze interesującego, co mogę zrobić? I czy w ogóle muszę wszystko zrobić? Jeszcze tutaj Legion Attack. To jest jeszcze ciekawe. No właśnie, atakować legionem, a nie sami sobą. Swoimi atakami. Więc przywołać. I teraz... O właśnie. Gdy mam przytrzymanego legiona i nim steruję, nie atakuje. On atakuje tylko wtedy, kiedy jest sam? On atakuje tylko wtedy, kiedy go puszczę. Wtedy atakuje sam z siebie. Czyli tylko, jeżeli chodzi o atak, tylko ja mogę atakować. Przynajmniej tak to rozumiem teraz. Bo mogę nim sterować i wszędzie pokazać mu, gdzie iść. Nie mogę też te kombosy z obwiązaniem robić. Może później będą jakieś inne ataki właśnie takie. Ale jeżeli chodzi o zwykłe ataki, to on to automatycznie robi. Okej, to te najbardziej interesujące rzeczy mam. Chociaż Chainbind, to jeszcze możemy zobaczyć, co tutaj mają na myśli. A, właśnie to! To nie jest atak, tylko po prostu obwiązanie przeciwnika. Im częściej ich obwiążę właśnie w ten sposób, to mogę... no tym trudniej będzie ich... I będzie im się uwolnić z tego. I Chain Counter mamy jeszcze. Iris on i off. Weźmy sobie jeszcze Chain Counter. To dość szybkie tutoriale są. Okej, tak to wygląda. Mogę... Ha. Here's something cool you can do with your Legion's Astral Chain. First, watch the target for a sign that it's going to charge. When it does, move your legion and try to stop it with the chain. You can stop it with the chain and throw it back where it came from. Mogę wykorzystać ten łańcuch, żeby szarżę wstrzymać. Nie wierzę, że teraz to się nawet udało. Nice work. You're a natural. That's all for this program. Iris on i off to nie potrzebuję. Using items, locking on, attacking, movement, evasion? Co to jeszcze raz było? A no tak. Po prostu możliwości unikania.
A, to mogą teraz mi dać co do tego trochę rzeczy, trochę komentarze. Że unik i atak, atak i unik, to jest to, co musimy opanować. Już kilka razy to robiłem, nie? O właśnie, spowolnienie czasu i coś takiego, to był teraz... To był finisher, czy to był po prostu kontratak? Czy dwa w jednym? No nie wiem, ja bym chciał zakończyć tutorial. Ciekawe, czy później będą jeszcze jakieś nowe tutoriale. Attention, neuron officers. The police have requested neuron's assistance. Please report to the command room. Repeat. The police have requested neuron's assistance. Please report to the command room. Well, looks like it's time for your first assignment. I'll go on ahead, and don't keep us all waiting, guys. Czy później też będziemy mogli mieć okulary, tak jak on? It figures we'd even get transferred to a new department together. It feels kind of weird to be saying this to my own sister, but... Well, gotta say, it's nice working with you. Well... It's gonna take a while to get used to all this, but I'm sure we can show Dad we're up to it. If we work hard, I'm sure he'll come around in no time. Nagle chce mi się okulary dać mojej postaci z jakiegoś powodu. Co tutaj takiego mamy? Abyśmy szybko znaleźli jakieś akcesoria, jeżeli naprawdę można. Ty ciekawie wyglądasz. Masz okulary, ja też chcę. Ach, tu jesteś. Zupełnie jak karty przepowiedziały. Głupiec... sugeruje nowy początek. Kochankowie, nowe więzi. Ale pomiędzy tym i ponadto... Karty trzymają swoje sekrety. Jestem Shizu Miyamoto. Checkpoint, Miyamoto, checkpoint. Ona jest córką człowieka, który stworzył Mario i Zeldę. Dobra, bez jaj. Jeżeli będziesz mnie potrzebował, to szukaj mnie cicho i w ciemności. Jestem Hattori. Jestem pod wrażeniem, że do tej pory nie miałem jeszcze żadnego problemu wielkiego z tłumaczeniem, nawet jeżeli nie znam dialogów. Zazwyczaj się przygotowuję. Nigdy wcześniej cię nie widziałem. A, jesteś jedną z początkujących, tych nowych. Przepraszam z tego powodu, nie, przykro mi z tego powodu. Jeszcze jestem Shinjiro Hattori. Członkiem technologicznej grupy Neuron. To ja stworzyłem albo uprojektowałem, powiedzmy, menu w twoim legatusie. Daj mi znać, jeżeli będziesz miała jakiekolwiek pytanie na temat menu legatusa, a ci dam wszystkie odpowiedzi na to, okej? Do później. Żółtodziobie, możemy mówić żółtodziobie na Ruki, myślę. Ciekawe z tą jego maską, czy to rzeczywiście są wszystkie... akcesoria, które my będziemy mogli mieć, też taką maskę jak tutaj? Dlaczego on w ogóle ma maskę? Zagadałem w ogóle do niego, bo Hattori skojarzyło mi się z postacią z detektywa Conana. Ty masz jakieś zadanie poboczne? Zaniepokojony, czy tam... No, zaniepokojony medyk. Czy tam zmartwiony medyk? To jest zadanie poboczne chyba. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Podoba mi się, że mamy tu nasz łańcuch, który tak wyskakuje z tyłu. To fajnie wygląda. Nie myślę, żebym widział cię tutaj kiedykolwiek wcześniej. Jesteś tu nowa? Hej, możesz zrobić mi przysługę? Jasne. Już cię lubię. Potrzebuję, żebyś zabrała to do mojego kumpla ze składu.
zawsze jest na polu, wiesz? Nie mam pojęcia, co ma na myśli tym ostatnim zdaniem. Powinien być w każdym razie teraz w okolicy stacji. Możesz go znaleźć w okolicy windy na drugim poziomie piwnicy. Dostałem nagle ataku kaszlu i dlatego musiałem przerwę zrobić, wybaczcie. Zaraz mi znów będzie w gardle. A nie, drapało. To gdzie ja chciałem? To zadanie poboczne się skończy, gdy oddamy to urządzenie. Nie urządzenie, to jest medycyna. Chyba tobie? Czekaj, czy znam cię? Tutaj masz. To znowu, he? Oh boy! Czy kiedykolwiek próbowałaś coś już to? Musiałeś to brać? To jest naprawdę paskudna rzecz. Strasznie gąskie, o kurde. Ten gość po prostu zbyt wiele się martwi. Ale hej, dzięki za przyniesienie mi tego. Wiesz co? Tutaj, weź to. I jeszcze kilka innych. Za twoje kłopoty. Ale jeśli kiedykolwiek ci się skończą, to idź zobaczyć Brandę. Wszystko może się zdarzyć tam na zewnątrz i... Nigdy nie słyszałem o tym, żeby istniało coś takiego jak bycie zbyt bardzo przygotowanym. No nie można się zbyt bardzo przygotować, tak mi się wydaje. Można marnować czas podczas przygotowania, ale... No nic więcej. I z tym zdaniem wcześniej, tamten gość na dole, co mówiłem, że nie za bardzo wiem, co ma na myśli, pewnie chodziło mu o coś takiego jak lepiej być bezpiecznym niż później tego żałować, takie tam rzeczy. No dobra. Poznam chyba kilka nowych postaci teraz. Na przykład ją. You're late, newbie. Now that everyone's here, let's begin. The police in Central City, in Zone 36, have requested our help with a case. About an hour ago, an unusually large number of gates opened up along Grand Avenue. A lot of gates means a lot of redshift. The local police are doing the best they can to handle the aberrations. But again, we're looking at way more gates than usual. To say they have their hands full is an understatement. Gates don't just appear like this without a chimera around somewhere. Not in these numbers. There are only 5 people on the Ark who stand a chance against chimeras, and they're all in this room. That's why the regular police need your help. Get out there, find the chimera, and take it down. I'll let the captain fill you in on the operational parameters. Roger. We don't know what this chimera is capable of yet. You'll have your legions with you, but still, keep your guard up. But don't forget, we can't risk letting any of you go through the gate after it either. Do whatever you can on this side, okay? That is all. You're on. Move out. Roger! Neuron, move out! Powodzenia. Pogadamy sobie, kiedy wrócisz. Pozostali powinni już znajdować się na strychu. Na dachu. Pośpiesz się i dołącz do nich. No oczywiście. Co z komputerem? To mogę zapisywać. Nice! File 2, Awake, czyli ten rozdział jest, no, pod tytułem Przebudzenie. Playstyle to rzeczywiście są po prostu... To nie są poziomy trudności? Nie, to są poziomy trudności. Revival Batteries, czyli będziemy mogli się ożywiać. 6 razy, 2 razy albo bez limitu, okej, to ciekawe. Dana bazy, różne archiwa, tu będziemy różne informacje zdobywali.
Aha, to można wybierać rozdziały, albo no powtarzać je. Okej, to będzie ciekawe. Ale chodźmy na dach, wszyscy już na nas czekają. Ten łańcuch taki jest taki świetny, tak? Podoba mi się kolor tego łańcucha też. Ale wszystko mi się tutaj do tej pory podoba. Jestem zbyt pozytywnie nastawiony do wszystkiego, jeżeli w ogóle to możliwe. Powinienem bardziej negatywnie do tego podchodzić i wtedy będę się bardziej cieszył tym wszystkim, co jest dobre. A nie wszystko przechaj powywał. Okej. Ruszamy. All right, everyone's here. Let's get something straight. We don't know what the hell we're gonna find out there. Okay, first things first. We'll meet up with the police and get as much info as we can. If we happen to meet our mystery chimera, you leave it to me, Alicia, and Jin. Got it? Roger. Roger. Hey, you two. I can't hear you. Well, Jin already put us through training, so I thought maybe we could. No way! You two are to gather information. No heroics. Captain's orders. Is that clear? But... Hey, come on now. Maybe the captain is a teensy bit overprotective. But you're new, and if you bite off more than you can chew, we're all in trouble. It's the right call. Roger, Captain. Okay, great. All right, Neuron, let's roll. To jestem teraz ciekaw, do jakich lokacji się dostaniemy. Jak to będzie wyglądało rzeczywiście z miastem? Ciekawe, pasek ładowania, kiedy jest szary, ta część się rusza, a gdy już pasek przejdzie, to zatrzymuje się tak jakby w wyniku. 23:27, ja tutaj muszę pracować, a to czas na spanie. Let's get to work. Listen up. We've got nothing to go on right now except that our perp is probably a chimera. If it is, we need to know as much as we can before we engage. Time to look for clues. You know what that means. Iris is on, people. First, let's see if the security cameras caught anything useful. Check their hologram playback. No to włączamy Iris. I to pozwala nam jeszcze raz zobaczyć, jak do tego doszło. Że most się rozwalił, ludzie tutaj uciekali. Chimera prawdopodobnie za tym stoi, co? Tylko takie pytanie. Chimery to są tylko te stworzenia, które są dla nas niewidoczne. To czym są te pozostałe stworzenia, które możemy widzieć i normalnie obijać? Bez pomocy Legionu, co? No i czym są te wrota i dlaczego się zawsze otwierają, kiedy chimera jest w okolicy? I czy są jakieś tam mniejsze chimery i większe chimery? Bo widzieliśmy wcześniej takiego bossa. To jaka jest ranga u chimer tego czegoś? Ale możemy przeprowadzać prawdziwe śledztwo. To jest fajne. We call that red matter. Solid corruption. It's all around us, and thanks to the Legion, now you can see it.
Your Legion can clean it up for you. Go on, try it out. Okej, ludzie. Więc sprzątanie będzie w następnym odcinku. To chyba dobry moment, żeby skończyć. Na deszczu. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych odcinków, wtedy macie zawsze coś do roboty. I w następnym zbadamy bardziej, co takiego się tutaj wyprawia. I co możemy zrobić, do czego jesteśmy zdolni i jak ogólnie ten cały gameplay działa.